Pasjonuję się wykorzystaniem roślin w starożytności we wszystkich aspektach, ale również życiem codziennym starożytnych, jak żyli, czym się żywili, jak wyglądała ich codzienność. O tej porze roku, kiedy kończyły im się zapasy zimowe, brakowało im witamin, brakowało im minerałów, a często i treściwego pożywienia. Wykorzystywali to, co dawała im natura. Młode pędy roślin, młode liście, nawet kwiaty stokrotek. Które wrzucali do zup. Oprócz tych stokrotek w takiej zupie znajdowało się wszystko, co mieli pod ręką. To, co zostało z zapasów, to, co dało się zdobyć. Potrawy gotowano w glinianych garnkach, ustawianych na żarze w ognisku. Czasami zdarzało się, że mieli robione z żelaza kociołki, ale była to rzecz niezwykle cenna i bardzo rzadka. Nie każdego było na to stać, chociaż było to naczynie o wiele wygodniejsze do gotowania niż gliniane naczynia, które mogły pękać. Podstawą takiej zupy było zboże, była kasza, były rośliny strączkowe, takie jak soczewica, bób, bobik, wyka czteronasienna, groch. Wzbogacane były suszonym mięsem, suszonych w takich wędzarkach, wcześniej solonych, krojonych w cienkie paski i długo wędzonych gorącym powietrzem i dymem. Wzbogacać mogli też mięsem świeżym, które myślę, że rzadko bywało, ponieważ od czasu do czasu tylko udawało im się coś upolować, ewentualnie ubić jakąś dużą sztukę. I wtedy takie mięso zakopywano w dużych dołach. Temperatura była tam kilka stopni niższa. Zawijano najczęściej w liście pokrzyw albo liście chrzanu, ponieważ one działają konserwująco i była to ich lodówka, coś w rodzaju ich lodówki. Do takich zup dodawano również wszelkiego rodzaju korzonki, korzenie pasternaku dzikiego, dzikiej białej marchwi, cebulę, przyprawiali kminkiem, kolendrą, czarnuszką. Także to, co było w naszym pojęciu, zupa musi być konkretna. To znaczy się zupa robiona na pomidorach, zupa rosół, krupnik. Natomiast wtedy to były zupy, które zawierały wszystko to, co było pod ręką. Pieczono również chleb. Już na drożdżach, na zakwasie, w takich piecach, z tym, że nie formowali jeszcze bochenków, tylko coś w rodzaju płaskich plasków z tego ciasta chlebowego. W tym piecu pali się kilka godzin,
aż cała konstrukcja się nagrzewa. Potem węgle zostają wygarniane i wprost na to chlebisko wkłada się te chlebowe placki. Taki proces pieczenia chleba był długotrwały i pracochłonny. Natomiast jeżeli chcieli na szybko coś zjeść, to robili tak zwane przaśne placki, tylko mąka z wodą, pieczone zazwyczaj na szybko na kamieniach rozgrzanych w ognisku. Uprawiali już większość zbóż, które znamy dzisiaj. Mielili zboża na mąkę, na takich żarnach, tak zwanych żarnach nieckowych. Wystarczyło znaleźć gdzieś w naturze płaski, trochę zagłębiony kamień, drugi mniejszy i ucierać tak długo, aż zrobiła się mąka. Mniej więcej od II wieku naszej ery podpatrzyli u Celtów, a Celtowie wcześniej u Rzymian, żarna obrotowe. Były to dwa kamienie obrobione na kształt kół, jedno nieruchome, a to drugie obracało się na nim. Między te kamienie dostawało się zboże i zostało rozcierane. Było to narzędzie bardzo dobre, które przetrwało prawie do naszych wieków. Zmieniały się tylko obudowy, ponieważ wkładano potem takie żarna w obudowę, dlatego żeby mąka nie rozpadała się na wszystkie strony, tylko skupiał się strumień mąki w jednym punkcie. Używano również do obróbki zboża wydrążonego pnia drzewa z ciężkim tłuczkiem. Nazwano ją prawdopodobnie stępą. Służyła z kolei do obróbki zboża na kaszę. Niektóre zboża muciło się, muci się nadal, w tak zwanej plewie i trzeba było zboże pozbawić tej plewy. Tłuczono więc, aż plewa odpadła, następnie taką mieszaninę przekładano na tego typu tacki, podrzucano na wietrze, wiatr wywiewał lekkie plewy, natomiast ciężkie ziarno opadało na dno. Wszystko ma tutaj wielki sens, ścieżki spętane przerażeniem. Świątek srożący się przy drodze i w ustach chleba kwaśny kęs. Wszystko ma tutaj wielką moc, osed pleniący się w ogrodzie. Przed obrazami świecy swąd i wódka wieczorem. Spodzie. Jabłko się toczy, pachnie chleb. Dziewczyna po korale sięga. Pan Bóg wychylił słońca dzban. I wielki wóz zaprzęga. Słońca dba i wielki wóz zaprzęga i sygnaturka. Monika Dygas, zielarz, fitoterapeuta, pasjonat historii i przyrody, twórca chaty Szeptuchy w Tychowie Starym. Od dzieciństwa fascynowałam się przyrodą i historią, fascynowałam się ziołami i wszystkim, co jest związane z naturą, ponieważ świat ziół towarzyszył nam od zawsze. Kobiety zajmowały się leczeniem, zajmowały się zbieraniem ziół i produkowaniem z nich surowców lekarskich. Natomiast postać, którą tutaj dzisiaj przedstawiam w tym miejscu, to germańska wieszczka. Wieszczki zajmowały wysoki status społeczny, ponieważ wieszczki znajdowały się na równi z wodzem wioski. Przychodzono do nich po porady, ale również zajmowały się leczeniem, zbieraniem ziół i przygotowywaniem produktów zielarskich.
Wiedza zielarska była obwarowana troszkę tajemnicą, dla wielu ludzi niedostępna, dlatego wieszczki owiane były również magią i tajemniczością. Ja na co dzień zajmuję się również zielarstwem i fitoterapią. Zajmuję się także hirudoterapią, stawianiem baniek medycznych, czyli naturalnymi formami leczenia, które według mnie mają ogromny sens i świetnie wspomagają medycynę współczesną. Jestem też twórcą chaty Szeptuchy. Od dzieciństwa zbieram starocie. Stworzyłam prywatne muzeum etnograficzne, w którym pokazuję ludziom, jak kiedyś żyli ludzie, czym się zajmowali, a w szczególności chcę tam wyeksponować i pokazać chatę zielarki, czyli kobiety, do której przychodzono w czasach, kiedy nie było apteki, szpitala i przychodni. Coraz częściej w dzisiejszych czasach wracamy do naturalnych metod leczenia. Świetnie wspomagają nasz organizm, a czasami wystarczy zastosować je na początku, zamiast łykać leki. Mamy bardzo dużo surowców zielarskich dostępnych na wyciągnięcie ręki w naszym środowisku naturalnym i bardzo dobrze, że coraz częściej po nie sięgamy. Teraz akurat jest wiosna, wokół nas rośnie mnóstwo ziół, z których możemy skorzystać teraz, kiedy są świeże, ponieważ kiedy zioła są świeże, to korzystajmy ze świeżych, a z suszonych dopiero wtedy, kiedy świeżych już nie ma. Królową naszych ziół jest pokrzywa. Pokrzywa jest fantastycznym surowcem zielarskim, który świetnie regeneruje organizm po zimie, dostarcza mnóstwo witamin i minerałów, ma też właściwości krwiotwórcze i powinniśmy z niej korzystać jako dobrodziejstwo po zimie, kiedy chcemy wzmocnić i zregenerować organizm. Teraz akurat też na wyciągnięcie ręki jest mniszek lekarski, jasnota purpurowa, mięta, melisa, brzoza, czyli zioła, które wspomagają zarówno trawienie, układ pokarmowy, układ moczowy. Mamy bardzo dużo ziół dostępnych obecnie, z których możemy korzystać, nie obawiając się ich skutków ubocznych. I to jest właśnie zaleta ziół, że wiele ziół ma takie właściwości, które stawiają nas na nogi, pomagają w powrocie do zdrowia, natomiast nie posiadają tylu skutków ubocznych, co leki, dlatego są fantastyczne i niezastąpione.